Witaj. Dziś chciałbym nawiązać do filmiku, który niedawno zrobił Mariusz Tutyński na temat o czym rozmawiać ze świadkami Jehowy. I tam podał przykład tego, jak w Meksyku świadkowie Jehowy zrezygnowali z przyznania się do tego, że są religią, a co za tym idzie do publicznych modlitw. W książce Kryzys sumienia, którą napisał były członek ciała kierowniczego Świadków Jehowy, czytamy: administracja centrali kierowniczej organizacji Świadków Jehowy dawno temu zadecydowała, że ze względu na prawo meksykańskie Świadkowie Jehowy przedstawią się tam nie jako organizacja religijna, lecz jako organizacja kulturalna. Lokalna spółka La Torre del Vigia tak właśnie została zarejestrowana wobec władz Meksyku. A zatem Świadkowie Jehowy w Meksyku nie mówią oficjalnie o spotkaniach religijnych lub spotkaniach wokół Biblii, lecz o spotkaniach kulturalnych. Na spotkaniach tych nie ma modlitwy i pieśni, podobnie brak ich na większych zgromadzeniach. Chodząc od drzwi do drzwi, roznoszą jedynie literaturę strażnicy, którą, jak tłumaczą, Towarzystwo Strażnica dostarcza po to, aby pomóc im w ich działalności kulturalnej. W czasie prowadzenia przez nich działalności nie posiadają ze sobą Biblii, to bowiem mogłoby identyfikować ich jako zaangażowanych w działalność religijną. Grupa świadków na danym terenie nie nazywa się zborem, lecz stowarzyszeniem. Nie mówią oni o chrzcie, lecz o symbolu. Ta dwuznaczna mowa funkcjonuje nie z powodu życia w państwie totalitarnym, które by ograniczało wolność wyznania. Istnieje ona przede wszystkim w celu uniknięcia podporządkowania się przepisom państwowym dotyczącym posiadania własności przez organizacje religijne. Tak gwoli ścisłości, prawo w Meksyku zabraniało jakiejkolwiek religii posiadania nieruchomości, czy ziemi, czy budynków. Mogły te nieruchomości należeć do państwa i wtedy całkiem swobodnie można było wyznawać dowolną religię. Czyli nie było samych prześladowań, sam Meksyk nie miał nic przeciwko modlitwom na takich spotkaniach religijnych, ale nie pozwalał na to, by organizacje religijne posiadały nieruchomości. Tak więc Świadkowie Jehowy, mając do wyboru między modlitwą a korzyściami materialnymi, czyli nieruchomościami, zdecydowało się, że woli nieruchomości, a modlitwę uznało za nie tak bardzo istotną. I to właśnie kontrastuje z przykładem, jaki dał nam Daniel, na który Świadkowie Jehowy bardzo często się powołują. Kiedy jednak powołują się na przykład Daniela, to mówią o jego niezwykłym poświęceniu i przede wszystkim podkreślają, że był gotów nawet umrzeć za wiarę. No tak, ale Świadkowie Jehowy jakby mniejszy nacisk kładą troszeczkę na to, że to chodziło o modlitwę, gdyż sami właśnie mają z tym, albo mieli z tym problem, bo to są wydarzenia z lat wcześniejszych. Teraz nie wiem, jaka jest ta sytuacja. Wszystko to było dość dziwne, ponieważ tak naprawdę władze Meksyku wiedziały, że to jest organizacja religijna i patrzyły na to z przymrużeniem oka. Jakie świadectwo to wydało? W liście do Rzymian, 12 rozdział, 12 werset czytamy: radujcie się w nadziei, w ucisku bądźcie wytrwali, w modlitwie nie ustawajcie. Świadkowie Jehowy ustali. Z konkretnej przyczyny, z przyczyn ekonomicznych. Natomiast gdyby nawet spotkali się z przeszkodami, z prześladowaniem, czego w tym przypadku nie było, to w jaki sposób powinni to załatwić? No właśnie, korzystając z modlitwy. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, czytamy: przede wszystkim więc usilnie zachęcam, żeby błagania, modlitwy, wstawiennictwa, dziękczynienia zanoszono za ludźmi wszelkiego pokroju, za królów i wszystkich zajmujących wysokie stanowiska, abyśmy mogli dalej wieść spokojne i ciche życie w pełni zbożnego oddania i powagi. Szlachetne to i miłe w oczach naszego Wybawcy Boga, którego wolą jest, by ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawieni i doszli do dokładnego poznania prawdy. Jak myślicie, czy władze w Meksyku dostały takie wspaniałe świadectwo niezłomności, obstawania przy Bogu? No raczej wątpliwe, raczej dostały świadectwo obłudy religijnej. No i pewnie potwierdziło się dla nich to, co uważali o religiach, że tam zawsze chodzi tylko o pieniądze, o nic więcej. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, werset 19 czytamy: Znowu zaprawdę wam mówię, jeśli dwóch z was na ziemi uzgodni coś ważnego, żeby o to prosić, stanie się im to za sprawą mego Ojca w niebie. Czyli, mówiąc prosto, modlitwa większej liczby osób niż jedna jakby potęguje prawdopodobieństwo spełnienia się modlitwy. Czyli modlitwa zbiorowa jest jak najbardziej mile widziana u Boga. Pan nasz Jeszu powiedział też w pewnym momencie, wyganiając przekupniów do świątyni, że uczyniliście mój dom, z domu modlitwy jaskinię zbójców. Oczywiście była to w pewnym sensie metafora, gdyż faktycznie uczynili po prostu targowisko, na którym liczyły się zyski, zarobek, że rzekomo niosąc pomoc innym, tak naprawdę chcieli się wzbogacić. I tutaj mamy chyba podobną sytuację, takie mam wrażenie, że z domów modlitwy zrobili po prostu miejsce spotkań towarzyskich, ale można użyć też metafory jaskinie zbójców, gdyż również chodziło o względy materialne, o zyski.